USA, auto wjechało w widzów. Kilkudziesięciu rannych USA, kilkadziesiąt osób rannych. Wjechał w nich samochód. 29 osób jest rannych, a 3 są w stanie ciężkim po tym jak jeden z samochodów terenowych wypadł z toru podczas wyścigu i uderzył w widzów. Sprawę bada policja. Podczas wyścigu samochodów terenowych w El Paso w stanie Teksas jedna z maszyn wypadła z toru, przełamała barierę i wjechała w widzów. Uderzyła też w 3 inne auta. 29 osób zostało rannych, co najmniej 8 hospitalizowano, 3 są w stanie ciężkim, poinformowała lokalna policja. Do wypadku doszło w niedzielę godzina 18:30 czasu lokalnego poniedziałek godzina 2:30 czasu polskiego. Sprawę bada policja, wstępne ustalenia nie dały odpowiedzi na pytanie, dlaczego samochód zjechał z wyznaczonego toru, uderzając w zgromadzonych za barierą ludzi, przekazano w komunikacie biura szeryfa hrabstwa El Paso. Nie podano dalszych szczegółów, w tym tożsamości i stanu kierowcy samochodu. Rannych przewieziono do szpitala, pod którym zbierają się bliscy ofiar, poszukujący o nich informacji, relacjonuje lokalna stacja telewizyjna QAM.